Drodzy widzowie, ksiądz Adam komentuje Ewangelię, ale twierdzi, duchowieństwo należy zlikwidować. No zobaczymy. No może być ciekawe. Dobra, lecimy. Zobaczymy, co powie. Okej. Okay. Moi drodzy, no nie ma się co oszukiwać, że strasznie są trudne te teksty Pana Jezusa, w sensie trudne w tym znaczeniu. To trudne, trudne. Że minęło 2000 lat, a myśmy prawdopodobnie nawet z 10% nie zrealizowali z tego, co Pan Jezus mówi, nie? Naprawdę, z 10% żeśmy z tego nie zrealizowali. Ale czyli co? Czyli czego myśmy nie zrealizowali, ciekaw jestem, według ojca Adama? Czy co, nie posłuchaliśmy? W sensie, no nie jesteśmy doskonali, jednakże no, Kościół funkcjonuje, Kościół działa, Kościół uświęca. 10%? Naprawdę? Okej. Okay. To jest prowokacyjny tytuł, ale to nie jest tylko prowokacja. Prowokacja. To jest coś, prowokacja co naprawdę powinno się stać. Już to muszę komuś, o co mi chodzi. Bez księży? To są takie teksty, które od lat oczywiście są wykorzystywane, szczególnie przez wszystkich, nie wiem, przeciwników, tak, katolicyzmu, albo księży, albo w ogóle, nie wiem, duchowieństwa i tak dalej, żeby mówić, o, Pan Jezus powiedział, nie wolno do nikogo mówić ojciec, nie wolno mówić nauczyciel i tak dalej. A wy mówicie do Ojca Święty, Ojcze Święty, mówicie do zakonników Ojcze, mówicie do różnych tam właśnie nauczyciele, mistrzowie i tak dalej. Kochani, od początku. W sensie, spróbujmy to ugryźć, że tak powiem, od podstawy. No dobra, no. Pani Pan Jezus mówi w tej Ewangelii... Okej, no dobrze, no. Pan Jezus tak mówi. Ale też się zwraca, ojcze, do różnych osób. Także rabbi, nauczyciel. No to jest taki zwrot dosyć grzecznościowy. Ojciec. Okej, ale no zobaczymy argumentację. O czymś absolutnie fundamentalnym. No ciekawie, co oczywiście próbujemy w kościele robić od dawna, ale co nam bardzo mizernie wychodzi. Zobaczcie, kluczem do całej tej Ewangelii, do wszystkich tych zarzutów Pana Jezusa, nie są słowa, nie jest słowo rabbi, nauczyciel, ojciec i tak dalej. Do tego się oczywiście zaraz też odniesiemy, ale kluczem jest inne zdanie. Jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. No i zobaczcie, podstawą, na której Pan Jezus buduje to wszystko, co mówi, jest... Piękne to jest. Braćmi wszyscy jesteśmy. Piękny tekst. Następująca rzeczywistość. Jest jeden nauczyciel, czyli jakby jeden przewodnik, jeden no. Ktoś na piedestale, jeden ktoś, kto ma wyjątkową funkcję, a wy wszyscy jesteście braćmi. Czyli nie jest tak, że jest jeden najwyższy, potem jest taka kasta trochę... A Maryja? A Maryja to co? To siostra. Ale jest jednak wyjątkowa w tym wszystkim. Niższa, potem trochę jeszcze niższa, ale ciągle wyższa od tej następnej. Potem jeszcze szersza, ale ciągle wyższa od następnej. No i potem jest, że tak powiem, cała masa wiernych, tak byśmy nazwali. Nie. Jezus mówi, że podział rzeczywistości, koniec, jest bardzo prosty. No jaki? Podział rzeczywistości polega na tym, że uwaga, rzeczywiście jest jeden zupełnie wyjątkowy, który się wyróżnia spoza reszty i który ma zupełnie inne miejsce. Tak. I tym, kim, nie oszukujmy się, jest Pan Bóg. Ze wszystkich tych testów bardzo jasno wynika. Jest Bóg. Okej, okay, zgadzamy jest się. Ojcem, nauczycielem, mistrzem, władcą, panem, królem i tak dalej. Okej, okej. A my wszyscy, uwaga, wszyscy jesteśmy braćmi. I siostrami. No. O, chyba... Również siostra. Czyli ja i ty, i biskup, i papież, kiedy mówimy oczywiście o kościele, jakikolwiek człowiek na ziemi, jesteśmy dokładnie na tej samej pozycji. Tak, równi, jesteśmy wszyscy równi przed Panem Bogiem. Za wszystkich umarł, oddał życie Pan Jezus. Okej, okay, wszyscy braćmi jesteśmy. Kochani, wiem, że to brzmi jak truizm, to co teraz mówię, ale kochani, przez lata nam się w kościele wykształciło coś totalnie odwrotnego. Nie wiem, czy wiecie, skąd się wzięło słowo ksiądz. No to wystarczy wklikać sobie do Google i to wyskoczy. No w czym jest problem, drodzy widzowie? Teraz będę się czepiał słówek, nie? Tak jak to zawsze się czepiam tych słówek. Oczywiście nie mówię o czepianiu się słówek, ale chcę, żebyście zobaczyli ideę.
Skąd się wzięło słowo ksiądz? No skąd? Słowo ksiądz pochodzi tam ze starosłowiańskiego, a to jeszcze pochodzi ze starogermańskiego, które de facto oznacza książę władca. Ale zobaczymy. Czyli de facto, kiedy mówisz do księdza, proszę księdza, tam coś tam bym chciał, to mówisz proszę władco, albo proszę księciu, albo szanowny książę tutaj tego miejsca, w którym się znajduje. Ksiądz. Uwaga, kochani, ksiądz jest tytułem bardzo takim nobliwym. Jest tytułem, który sprawia, że osoba, do której się tym tytułem zwracamy, ma się stać wyższa. Oczywiście uwaga, nie chodzi mi o to Ksiądz. Według Wikipedii. Duchowny chrześcijański. W kościele katolickim, cerkwi prawosławnej oraz kościele luterańskim potocznie nazywany prezbiterem. Okej, okay, pięknie. I w czym jest problem? Słowo ksiądz wywodzi się ze słowiańskiego i pierwotnie termin ten oznaczał władcę, naczelnika. Tak, to było kiedyś. Teraz znaczenie ma duchowny. Nazywano biskupów, opatów i prezbiter. Okej, okay, w czym jest problem? Zobaczymy, ojcze Adamie. Słowo, tylko my przez to słowo nadaliśmy jej takie znaczenie. Panie, zobaczcie, duchowieństwo. Nie, no chwila. Prezbiter. Mówimy o duchowieństwo o tych wszystkich, którzy nie są świeckimi, tak? Tylko mamy duchowieństwo, czyli mamy... A duchowieństwo z kolei, drodzy widzowie, to jest inaczej kler. Jest podział na kler, greckie kleros udział, i na wiernych, czyli laikat, lud. I duchowieństwo to jest bardzo ciekawe, to jest ciekawostka. To jest stan społeczny, który wyłonił się... ponieważ nadano arcybiskupowi Kietliczowi przywileje, czyli został zwolniony z podatków. Stąd się wziął ten stan duchowieństwa. Czyli jest takim dosyć sztucznym tworem socjologicznym. Duchowieństwo, okej. Okay. No dobrze, ojcze Adamie, co dalej? Zakonnice, zakonników, księży, biskupów, papieża i tak dalej. No czyli właśnie, tak zwanych wszystkich sukienkowych, tak się nas często mówi w żargonie. Tak. Wszyscy sukienkowi to jest duchowieństwo. Duchowieństwo. Uwaga, co to by oznaczało? Że cała reszta to jest co? Cieleństwo? Nie. Przepraszam, no bo skoro duch, no to opozycja. Nie, przepraszam bardzo. Kler i laikat, taki jest podział. To jest troszeczkę słowotwórstwo. Takie wymyślanie. Tak samo jak aktualnie to znaczenie, które wziął ksiądz Adam, nie jest adekwatne do aktualnych czasów. Wziął znaczenie dawne, faktycznie kiedyś ksiądz oznaczało księcia, ale teraz aktualnie oznacza zupełnie co innego. Oznacza prezbitera. Osobę, która jest w kościele katolickim odpowiedzialna za sprawowanie sakramentów. Jest kapłaństwo i małżeństwo. Dwa sakramenty. Lecimy dalej. Ksiądzem jest ciało. Jakby, żeby to odróżnić jedno od drugiego, no to przeciwieństwem ducha jest ciało. Czyli my jesteśmy duchowieństwo, a jesteście cieleństwo. Czyli wy macie nie za wiele wspólnego z duchowością. Nadinterpretacją, nie. Duchownym, czyli głęboko uduchowionym. Kochani, to jest bzdura. No bzdura. Nie ukrywam, że ja... Bzdura, tak. Nie ma duchowieństwa i cieleństwa. No wymyślił po prostu na nieźle. No to takie dosyć kreatywne myślenie, okej. Okay. Ale konkluzja. W jaki sposób Kościół traci na znaczeniu. Uwaga, kiedy mówię Kościół w tej chwili w tym znaczeniu, nie mam na myśli Kościół jako cały Kościół, tylko ten Kościół właśnie duchowieństwo. No bo on, nie ukrywajmy, jakby jest potężny... No Kościół traci, ponieważ jest nagonka. To jest bardzo mocny, cwany zabieg przeciwników Kościoła, aby go zniszczyć, aby uderzyć w pasterzy, w autorytety. Gdyż dla wielu ludzi... I dla was, drodzy słuchacze, księża są autorytetami w sprawach duchowych. Dla mnie bibliści to są autorytety. Słucham, czytam ich książki, czytam ich artykuły, ponieważ wiem, że te osoby spędziły czas, aby napisać dobry artykuł naukowy. Ksiądz egzorcysta jest dla mnie autorytetem. Jest dla mnie takim bojownikiem wiary, który walczy o duszę. I przeciwnicy Kościoła będą uderzać w księży, aby zniszczyć autorytet. Ale co na to ksiądz Adam? W kryzysie, nie? Ludzie jakby instytucje Kościoła, nie to, że wszystkich wierzących, ale przede wszystkim instytucje Kościoła, jego przedstawicieli, duchowieństwo, okay, teraz mają w mniejszym poważaniu, nie? No to mają... Jak przeczytałem się... Ale czy wszyscy, no jeżeli... Na przykład Polska. Mamy 30% ludzi chodzących do Kościoła, około 13% chodzi, przystępuje do Komunii Świętej.
Czyli 30% jednak słucha księży i szanuje. No nie wszyscy będą słuchać i szanować. No nie, to jest utopia, myślenie życzeniowe. Nie wszyscy, nie zawsze i nie wszędzie. Pierwsze czytanie, to po prostu aż mnie zatkało, nie? Poczekajcie, gdzie to jest? Muszę tylko to znaleźć. Okej. Tak mówi Pan Bóg w pierwszym czytaniu dzisiaj, posłuchajcie, księga proroka Malachiasza. Malachiasz. Zboczyliście z drogi, to mówi właśnie do kapłanów w Starym Testamencie. Zboczyliście z drogi, wielu pozbawiliście nauki, zerwaliście przymierze Lewiego, mówi Pan Zastępów. A więc z mojej woli jesteście lekceważeni i macie małe znaczenie wśród całego ludu, ponieważ nie trzymacie się moich dróg i stronniczo udzielacie pouczeń. I znowu jest to samo zdanie. Czyż nie mamy wszyscy jednego ojca? Mamy. Czyż nie stworzył nas jeden Bóg? Stworzył. Niesamowite to jest. Zobaczcie, dzisiaj na pewno... Ale ciekawe to jest, tak? No, niestety niektórzy księża, to są proste fakty, z powodu swojego zachowania jednak uderzają w autorytet i niszczą kapłaństwo. To trzeba powiedzieć wprost. Czy taka jest wola Pana Boga? A może nie? A może to jest wola demonów? A może to jest ludzka pożądliwość? Ja wiem jedno. Demony, szatan będzie uderzał w kapłanów i zresztą to są również wypowiedzi Matki Bożej, które miały miejsce na objawieniach, że kapłan będzie wystawiany na pokusy i będzie, można powiedzieć, uderz w pasterza, a rozproszą się owce. Ja bym to w ten sposób patrzył. Czy to jest wola Pana Boga? No, czy można tekst Malachiasza przetransponować, przerzucić na aktualne czasy, że księża tracą autorytet z powodu woli, a może z powodu ich woli, ponieważ robią głupoty, ponieważ żyją niemoralnie. Dobra, lecimy dalej. Jak jakiś ksiądz, albo jakiś biskup, albo jakiś zakonnik, nie, może sobie myśleć, kurczę, straciliśmy poważanie u ludzi, nikt nas już nie szanuje, nikt nie bierze pod uwagę naszego zdania. No, jak to nikt? No 30%, to powinno się pojawić taka... 30% ludzi w Polsce wierzy, chodzi do kościoła. No, to są fakty, ojcze Adamie. Bo to, jak mówi Pan Bóg, to Bóg z tak mojego chciał. Powodu, z mojej woli jesteście lekceważeni. Uwaga, kochani. Nie chodzi mi tu o czy można to naprawdę przełożyć do czasów aktualnych? Żadna reforma nie dzieje się przez to, że przestaniemy używać jakichś słów. To nie chodzi o to, że nie będziemy używać słowa ksiądz, nie będziemy używać słowa duchowieństwo, chociaż w ogóle nie mam nic przeciwko temu, żeby z nich zrezygnować, one są do niczego nikomu niepotrzebne. Naprawdę nie mam nic przeciwko temu. Oni zawsze się wszyscy obruszają, na przykład jak ludzie do mnie mówią po imieniu. No, to jest spoko. A jak mają do mnie mówić? Nie, spoko postawa. Trzeba mówić proszę. Nie, drodzy widzowie, to jest akurat, ja do wielu księży mówię po imieniu, są moi koledzy, nie mam nic przeciwko, ale jednak szanuję kapłaństwo, bo to jednak jest coś. Jednak sprawowanie Eucharystii to jest coś wyjątkowego. Nie czuję się gorszy, ale podziwiam tę drogę. To nie jest łatwa droga jednak. O, jaka mina. Proszę, nie, oczywiście, jeżeli ktoś chce, nie będę mu zabraniał, żeby tak do mnie mówił. Ksiądz Adam ma taką postawę przyjacielską i pewnie to łamie pewien dystans, tak? To jest fajne. Okej, ja nie mam nic przeciwko i... To jest miłe, myślę, że też się ludziom to podoba. Takie łamanie dystansu. Cześć Adam. Okej. Ale kochani, jakby tak jest w ogóle myślenie, że do księdza nie można powiedzieć po imieniu. Bo można, to jest, no. Nie wiem, ktoś taki jakiś, nie wiem, albo na przykład. Znaczy, jeżeli, to też jest coś takiego, jeżeli ta osoba się zgodzi przejść na ty. Tak, no bo do osoby nieznajomej mówię per pan. Ale też do nieznajomego księdza mówię proszę księdza. Nie mówię proszę pana. Jak ksiądz to ksiądz. Przepraszam, może teraz idę w takie dygresje, ale chciałbym, żebyście zobaczyli jakąś taką mozaikę, że tak powiem, perspektywiczną tego, co dzisiaj gadam. Panie, żyjemy w takim czasie, że już coraz mniej ludzi w ogóle ma cokolwiek wspólnego z pojęciami, nie, jakby katolickimi i tak dalej. Na przykład bardzo często spotykam się z tym, że ktoś oczywiście wiedzą, że jestem zakonnikiem, dominikaninem i tak dalej, że jestem członkiem duchowieństwa, Boże, nie znoszę tego, ale że jestem członkiem duchowieństwa, no to mimo, że to wie... Słucham? Nie znoszę tego, że jestem członkiem duchowieństwa, czy... Widzowie, czy ja się przesłyszałem? Nie znoszę tego, że jestem członkiem duchowieństwa? Matko jedyna. Mocne. Dobra,
Nie jest nauczony, no bo nie wiem, już właśnie nie wychował się w rodzinie jakby religijnej i tak dalej. Rozumiem. I bardzo często ludzie mówią do nas, proszę pana, nie? Ja w ogóle to kocham. Jak ktoś obok, szczególnie jakiś katolik zaangażowany, tak patrzą tak i od razu wiecie, ale jak on mógł powiedzieć do księdza, proszę pana? No ja mam ochotę powiedzieć, a kim ja kurczę jestem? No ja jestem panem. W sensie naprawdę jestem panem, jestem człowiekiem płci męskiej. Ja bardzo głęboko wierzę w bardzo jasny podział płci na mężczyzn i kobiety. O, a nie ma nic więcej? Jestem człowiekiem płci męskiej, no po prostu. Ojcze Adamie, nie ma czegoś... Coś więcej? Coś pomiędzy? Czy tak delikatnie mówimy? Nie pójdziemy nic? Tak troszeczkę tak poprawność polityczna? Po prostu. I jak ktoś do mnie mówi, proszę pana, no to mówi do mnie tak jak jestem. Dobra. Kochani, i mówię, to nie chodzi o słowa, tylko chodzi o to, że rzeczywiście stworzyliśmy, to, bo jak nie słowo, to o co? Się cały czas tak wiecie, no słowa. Ewoluuje, że jest lepiej, jest gorzej. Nie, postawę. Jakąś taką właśnie specjalną warstwę, specjalną grupę, która jest, mimo że równa, bo jesteśmy wszyscy braćmi, to jednak ma pewien lepszy status. No nie? Ma lepszy status, no mają lepszy status, no jejku, zajmują się, poświęcają swoje życie Panu Bogu. Dbają o sprawy Pana Boga, no mają wyższy status, no od laikatu. Poświęcają swoje życie Panu Bogu. Na 100%. Ludzie twierdzą, że zakonnicy to się cały czas modlą w zakonach. Tak myślą. Ale czy tak jest? Kochani, to jest coś, z czym absolutnie trzeba skończyć. Absolutnie. Bóg tego w ogóle mówi, że to ja robię, że was lekcje... Dwa sakramenty, ojcze Adamie, no zaraz. Sakrament kapłaństwa, sakrament małżeństwa. Dwa sakramenty, oddzielne. Inne. Wygludzające się nawzajem. Nie, o, przepraszam. Nie. W kościele katolickim w niektórych obrządkach kafon może mieć żonę. Przepraszam. Okej. Okay. Zagalopowałem się. Lecimy. No nie. Dominikaninem i tak dalej, że jest... Ja kurczę jestem. No ja jestem panem. W sensie naprawdę jestem panem. Jestem człowiekiem... Jak ktoś obok, szczególnie jakiś katolik zaangażowany, i jak ktoś do mnie mówi, proszę pana... Kurde, zgubiłem się. To jednak ma pewien lepszy status, nie? Mama. Kochani, mama, wróciłem. To jest, z czym absolutnie trzeba skończyć. Absolutnie. Bóg tego w ogóle chce. Bóg mówi, że to ja robię, że was lekceważą, żebyście wreszcie z tego zrezygnowali. Nie, no jak to? Jak to jeszcze można podciągać po tego, że Bóg tak chce? Bóg ustanowił sakramenty, to jest jego wola. Ale ten wzrok. Pani, wczoraj było takie bardzo piękne czytanie, w sobotę, może ktoś był w kościele. W pierwszym czytaniu była taka mowa o tym, że święty Paweł to pisał, że on się nie martwi, że Żydzi, którzy nie przyjęli Jezusa, no właśnie, nie wiem, że będą potępieni, że będą w ogóle zniszczeni przez Boga i tak dalej. Nie, on mówi, dzięki temu Bóg sobie otworzył drogę do tego, żeby pójść do pogan, i Paweł mówi, to nie znaczy, że ich skreślił, tylko wróci jeszcze do nich, żeby po otworzeniu sobie drogi do pogan, kiedy udało mu się więcej przyciągnąć, tamtych też spróbuje przyciągnąć. Co to znaczy? Że Bóg, jakiś kryzys, który się pojawił, niewiarę w tym wypadku, nieprzyjęcie Mesjasza, wykorzystał, żeby, że tak powiem, poszerzyć swój dom. I kochani, ja jestem przekonany, że ten kryzys, który nam się teraz dzieje, taki kryzys właśnie jakby wytrącenia w końcu duchowieństwa z jego pewnej roli, z pewnego miejsca. Czy ten kryzys faktycznie tego dotyczy? Kryzys dotyczy świętości kapłanów, gdzie celem życia chrześcijańskiego, katolickiego jest zjednoczenie z Bogiem, czyli świętość. Przez ascezę i przez uczestniczenie w pełni Jego woli. I to jest istota rzeczy. I to jest istota kryzysu, świętość kapłanów. Pewnego poziomu w życiu, z pewnego wpływu na rzeczywistość, jakby większego niż inni, to jest absolutnie plan Boży. Plan Boży? Chodzi mi oczywiście o to, że planem Pana Boga jest to... Na pewno Pan Bóg wystawia na próbę. Tak, i w sensie takim wystawia na próbę, aby czegoś nauczyć, aby coś pokazać. I faktycznie w planach, w pedagogice Bożej są pewne wyzwania, które powodują to, że ja i kapłan ma się stać lepszy, ma się stać bardziej rozmodlony, ma bardziej zaufać. To faktycznie. Tu się zgodzę.
żeby, nie wiem, księża robili złe rzeczy, żeby grzeszyli, żeby byli źli i tak dalej. Mam nadzieję, że rozumiecie. Rozumiemy, okej. Okay. Tylko to jest tak, że to się dzieje tylko i wyłącznie jako katastrofa. Pan Bóg prawdopodobnie zobaczył, tego się inaczej nie da zrobić. Oni po prostu nie zrozumieją, że są braćmi. Oni będą zawsze żyli w swojej bańce. Muszę to rozwalić. Sami mi dają Ale pomóc, faktycznie bo Pan Bóg po dają... rozwala takie bańki. To fakt. To fakt. I pokazuje prawdę o człowieku. Ale to dotyczy również kapłanów, to dotyczy również świeckich. Czy kapłani są z tego wyłączeni? Nie. Powody, żeby ich lekceważyć, żeby, no właśnie, żeby się na nich rzucić, no to wykorzystajmy to. I to nie znaczy, że... Czy nie wszędzie, nie zawsze ksiądz będzie szanowany przez wszystkich ludzi? Są ludzie niewierzący, którzy będą kapłaństwo nienawidzieć, nawet pluć. Pan Bóg wyzywać. No nie, to... Pan Bóg mówi, rozszerzę sobie to tam, gdzie chcę, żeby rzeczywiście mi się zrobiła rodzina, a potem spróbuję ich przyciągnąć też do tego, bo ja ich bardzo kocham. Tak jak w tym wczorajszym zdaniu, bo to jest lud pierwszego wybrania, Bóg ich umiłował, a jego obietnice są nieodwołalne. I to nie jest tak, że Bóg zrezygnuje właśnie z kogoś, kto nie wywiązał się właściwie ze swojego powierzonego miejsca. Kochani, Jezusowi w całym tym czytaniu nie chodzi o słowa. A o co? Koniec zawsze mi się to szczepia, ale dlaczego mówią do was Ojcze? Skoro Jezus powiedział, nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Po pierwsze, Jezus sam do niektórych ludzi mówił per ojcze, w sensie używał tego słowa. Naprawdę Jezus. W Ewangelii sobie zobaczcie. Czyli co, Jezus był niekonsekwentny w tym, co mówił? Nie, Jezus wiedział, że nie chodzi o słowo, tylko chodzi o to, żeby nie przypisywać komuś roli, którą tak jest. To rolą jest rola Pana Boga. Tak jest, tak jest. O to chodzi. Do mnie jak zawsze ktoś przychodzi, ja bardzo to lubię, po różnych konferencjach i tak dalej, tam mówi, ojcze, tak bardzo ci dziękuję, uratowałeś mi życie. Ojej. Mówię, no chyba Pan Jezus. Albo ojcze, jestem twoim wielkim fanem. No chyba Pana Jezusa, nie? I uwaga, ja wiem znowu, że chodzi tylko o słowa i bardzo często ludzie wcale nie mają na myśli tego, że robią ze mnie, znaczy niektórzy pewnie tak, to jest bardzo złe. Dlaczego umniejszać swoją działalność w ratowaniu ludzkiego życia? Ja i Pan Jezus. Pan Jezus i ja. Albo Pan Jezus, który mną się posłużył. Super. Super, okej. Okay. Ale że robią ze mnie, no właśnie. Zazwyczaj nie, po prostu tylko stałem się jakimś narzędziem. Tak, o, narzędziem. Żeby się Pan Bóg posłużył, tak, to jest w porządku. Uwaga, jestem dokładnie takim samym narzędziem, jak każdy z was. Nie tak, jakimś tak innym, jest. Z innej tak kategorii, jest. Lepszym. Tak, mam inną posługę. Tak. Tak jak wy macie inną posługę. Tak jest. I to nie jest tak, że to jest różnica jakości. O, jest różnica jakości, jest różnica jakości. Kapłan dba o sprawę Kościoła, Boże. Ja, mając sakrament małżeństwa, dbam o sprawy rodziny, sprawy Boże również. Jako teolog również, jako katecheta również. Ale nie w takim samym stopniu jak kapła. Zresztą, a ja mam tą taką duchową, bo ja jestem z duchowieństwa. Jezu, jak ja tego nie znoszę. Nie? Ale, jak ja tego nie znoszę? No niestety, jest taki stereotyp, że od księdza wymaga się, aby był specjalistą od spraw duchowych, ojcze Adamie. Zgadzamy się czy nie? Widzowie, zgadzamy się czy nie? Napiszcie w komentarzach. Nie. Nie. Nie wolno. I to mówię wszystko teraz do mojej kasty, tak? Kast. O, przepraszam. Robić z siebie jakiejś specjalnej, wyższej grupy. Uwaga, wy tego nie róbcie. Wy nie traktujcie księży, duchowieństwa, Boże, jako czegoś wyższego, lepszego, będącego z innego poziomu niż wy. I nie mówię, że to ma to oznaczać... Wyższy poziom, no. Jednak od księdza wymaga się. Wymaga się, aby był księdzem. Aby jednak dbał o te sprawy Boże. Przede wszystkim. Z księdzem mógłbym porozmawiać na różne tematy, ale jednak tematy Boże i tematy teologiczne to są główne tematy i tematy Kościoła. Chociaż z księżmi rozmawiam na różne tematy. Wszelakie. O samochodach, o... różnych fajnych klimatach. Ale jednak ksiądz kojarzy się ze sprawami duchowymi. Tego nie unikniemy, ojcze Adamie. Nie chcesz być duchownym? Ale czy tylko się spieramy o słowa? Lecimy. Że odwrotnością tego jest, aha, bo to będziemy ich teraz poniżać. Nie, macie nas kochać jak braci. Kochamy. Jak siostry. Znaczy modlimy się za rodzinę. Okej. Okay. Wszyscy jesteśmy braćmi. Jeden jest tylko ten, który jest wyżej od nas. I to jest Pan Bóg. Tak jest. Jemu się należy wszelka cześć, wszelka tak jest. Chwała, wszelkie bezapelacyjnie. Uznanie, wszelkie cokolwiek tam dające mu godność. Tak, jemu tak, ale tylko jemu. I tak jak mówię, tu nie chodzi o słowa, to tylko o to, co stoi za słowami.
Ja nie widzę żadnego. Za słowami stoi szacunek. Szacunek dla księży. Dla ich pracy, dla ich wysiłku i trudu. Tak mi się wydaje. Mylę się? Nie ma problemu, żeby używać słowa ojczym, że kiedy mówię do niektórych biskupów. Ja ale ciekawe, czy to działa w drugą stronę? Czy również księża szanują innych ludzi? Znaczy, różnie to bywa, tak? No ja się spotkałem się z różnymi księżmi. I spotkałem się z księżmi, którzy traktują wiernych jak maszynkę do robienia pieniędzy, a spotkałem się z księżmi, którzy naprawdę zleżało im na dobru i pomagali. I pomagali też również mi. Niektórych. Mówię do nich per ojcze. Dlatego, że to są ojcowie. Tak jak mówi święty Paweł. Święty Paweł mówi... No właśnie, ojcowie wiary. Ja was może zrodziłem w tym sensie. Chrystusie. On się nie bał tego. Też uży. Jestem ojcem, tak? Ojcem moich dzieci. Ale również jestem ojcem wiary moich dzieci, bo jestem za tą wiarę odpowiedzialny, drodzy widzowie. On był przecież bardzo wierny Panu Jezusowi. Mówi, może macie wielu ojców, ale tak naprawdę ja jestem jedynym ojcem, który was zrodziłem. I co to znaczy, że on sobie przypisuje boską rolę? Nie, on wie, że tak jak każdy ojciec nie rodzi sam z siebie, tylko każdy ojciec i matka rodzi, bo taką łaskę dostała od Boga. Jak któryś rodzic myśli, że urodził sam z siebie, to gratuluję. Kochani, namieszałem dzisiaj pewnie dużo, powiedziałem różnych wątków, ale mam nadzieję, że się jakoś tym odnajdziecie. Okay. Wszyscy jesteśmy braćmi. Jesteśmy. I bardzo się cieszę z tego degradującego się statusu duchowieństwa. A ja nie. I mam nadzieję, że on się zdegraduje całkowicie. A ja nie. I nie w tym sensie, że... I tego nie, tej postawy w ogóle nie rozumiem. Ludziom, którzy... Że o księży trzeba się modlić o świętość kapłanów. Nie rozumiem tej postawy ojca Adama. No, drodzy widzowie. No, nie rozumiem. Nie rozumiem, o co chodzi. To jest takie, co, deprecjonowanie samego siebie, swojego... jakby swojego statusu społecznego, bo ksiądz to jest status społeczny. Kiedyś uczestniczyłem w takich treningach, aby sprawdzić, w jaki sposób jest ksiądz społecznie postrzegany. I taki chłopak przebrał się za księdza i poszedł na miasto. Co ciekawe, zaczął rozmawiać, on był takim, zajmował się biznesem i później opowiadał, jak to wszystko wygląda, że ludzie go zaczepiali i z nim rozmawiali o Panu Bogu. Jakby to jest, ksiądz jest również społecznie w pewien sposób postrzegany. Jest, chce, aby ksiądz był dla mnie autorytetem duchowym w sprawach wiary. Chce się inspirować świętością. Nie chce likwidacji. Księże Adamie, no to księja? Do tego stanu należą, bo ja sam należę do tego stanu. Tylko do tego, żeby... I gwarantuję ci, ojcze Adamie, przecież... że dla niektórych facetów stan kapłaństwa to stan, z którego nigdy by nie zrezygnowali, bo mają wielkie profity i korzyści materialne, nie tylko. Kończył ten tak strasznie długo trwający już w kościele ten podział na świeckich i duchownych. Co to jest za głupi podział? Jaki głupi podział? No? Świeccy i laikat, kler i laikat, tak? Lud Boży. Ludzie, którzy pracują, mają rodziny i specjaliści od Pana Boga, którzy są odpowiedzialni za sakramenty, są odpowiedzialni za sprawy Pana Boga. Co tu jest dziwnego? Nie rozumiem zupełnie. Puh. Być tak samo duchowieństwem jak ja, a ja mam być tak samo duchowieństwem. Oczywiście, że w moim, na mocy chrztu i bierzmowania uczestniczę w kapłaństwie Chrystusa. Oczywiście, że tak. Ale jak to jest wy? Zupełnie co innego. Panie, się bardzo często uczę od ludzi świeckich, tysiąc razy ja się uczę od kapłanów. Czasem niż od ludzi duchownych, tego, co to znaczy żyć duchowo. Bo tu nie ma żadnego podziału. Jest podział. Nie ma. Jest. Koniec. Nie. Koniec z tymi podziałami. Nie. Koniec z tym rozróżnieniem. Bez przesady. Jednego macie ojca w niebie, a wszyscy jesteście braćmi. Nie zgadzam się. I siostrami. Nie zgadzam się, ojcze Adamie, z tymi tezami. Sorry. Drodzy widzowie, napiszcie, co o tym sądzicie w komentarzach. Do usłyszenia. Essa.